trzecią część cyklu, czyli już co masz. Przeczytam taki fragment z pierwszej księgi królewskiej, 15 rozdział 9 wersetu do 14. Asa objął władzę królewską nad Judą w 20 roku panowania Jerobama, króla izraelskiego. Sprawował ją w Jerozolimie 41 lat. Była babka zaś jego, nazywała się Macha, a była córką Abszaloma. Asa czynił to, co prawe w oczach Pana, tak jak Dawid, jego praojciec. Uprawiających nierząd kultowy wypędził z kraju i usunął wszystkie bałwany, które sporządzili jego ojcowie. Nawet Machę, swoją babkę, pozbawił godności królewskiej matki za to, że ta kazała sporządzić obrzydliwego bałwana Astarty. Asa kazał zwalić obrzydliwego bałwana i spalić nad potokiem Kidron. Lecz świątynki na wzgórzach nie zostały usunięte. Jednak serce Asy było szczere, oddane Jahwe przez całe jego życie. I czytam wam jeszcze 23 werset. A pozostałe sprawy Asy i cała jego potęga oraz wszystko, czego dokonał i miasta, które obwarował, są opisane w Księdze Dziejów Królów Judzkich. Na starość zaś chorował na nogi. Asa był przebudzeniowcem. Asa był jak król Hiskiasz. A powiem więcej, jak się bada historię Izraela, to może on nie zrobił tak jak Hiskiasz tyle, jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze. Hiskiasz zbudował na przykład wodociąg, który do tej pory działa. Natomiast Asa był takim przebudzeniowcem, trochę naszego pokroju. To postać była brutalna. Nie miał dla nikogo litości. Kto nie był sprawiedliwy według zakonu pańskiego. Oczyścił Izrael z wszelkiego bałwochwalstwa. Nie miał też względu na osobę, nawet swoją babkę, co, gdzie dla nas, może jak to się dzisiaj mówi, to jest banalną sprawą, ale w tamtym czasie usunięcie swojej babki z urzędu królowej matki było czymś bardzo poważnym. Wiecie, pokolenia królów w tamtym czasie miały swoich zwolenników. To nie było tak, że zwolennicy na przykład, którzy hołdowali babce, z automatu stawali się zwolennikami wnuka. Trzeba było sobie zjednać takich ludzi. Ale Asa miał to w nosie. Miał w nosie zjednywanie sobie ludzi. Pojechał ze wszystkimi, którzy sprzeciwiali się prawu Jahwe. Oczyścił Izrael. A rozwalił kulty bałwochwalcze. A zrobił wszystko, co należało zrobić. Zrobił więcej niż to, co należało zrobić. Ale świątynek na wzgórzach nie usunął. Co to było? Świątynki na wzgórzach to były małe ołtarzyki, porozstawiane po górach izraelskich. Małe, na pozór w ogóle nic nieznaczące ołtarzyki. Nie były to wielkie ołtarze, ani wielkie świątynie, do których przychodzili ludzie, aby oddawać cześć obcym bogom. Świątynki były tworzone przez różnych ludzi, a ku czci różnym bóstwom. Często bóstwom,
które istniały tylko i wyłącznie na przykład w rodzinach tych ludzi. Były to bóstwa zupełnie nieznane. Bóstwa, do których na przykład modliła się tylko jedna czy dwie osoby. Historycy twierdzą, że w tamtym okresie czasu wiele z takich bóstw było wytworem wyobraźni ludzkiej. Polegało to na tym, że jeżeli jakaś rodzina żyła w oddaleniu, to tworzyła sobie jakieś bóstwo, które miało ją chronić. Wiecie, każdy człowiek ma ogromną potrzebę poczucia bezpieczeństwa. I ludzie, którzy nie żyli w enklawach społecznych, w dużych miastach, w miejscach, gdzie był szeroki dostęp do religii judaistycznej, tworzyło sobie takie bóstwa. Te bóstwa miały pozornie chronić ich życie. Były dla nich ważne. Czasami takim bóstwem było drzewo zasadzone na podwórku. Czasami był to kamień przyniesiony z góry. Rozumiecie? Czasami jakiś konar, czasami jakaś rzeźba, którą się zrobiło we własnym domu. Tworzono też świątynki na tych wzgórzach. Małe miejsca modlitewne. Teren, z którego pochodzi Anitka, a żona Roberta, to jest teren, jedyny teren w Polsce, gdzie było prawdziwe chrześcijańskie przebudzenie. Nie ma innego terenu w Polsce, gdzie takie przebudzenie było. I to jest przeciwna rzecz. Kiedy tam się chodzi po górach, to można tam napotykać na różnego rodzaju miejsca kultu. Ponieważ wielu z tych ludzi mieszkało w odosobnieniu, to tworzyli miejsca modlitw. To były modlitwy do Boga, ale nie były to zbory. Ale były to na przykład jakiś kamień, przy którym spotykali się ludzie i mieli tam wieczerzy państwa. Rozumiecie? Podobnie było w Izraelu. Powstawały świątynki na wzgórzach. I mimo, że Izrael był przez Asę oczyszczony z bałwochwalstwa i prawo Jahwe było wprowadzone do wszystkich struktur, czyli religijnych, społecznych, politycznych, to jednak były osoby w Izraelu, które nie przyłączały się do tego przebudzenia, tylko jak były nauczone, oddawały cześć jakimś bóstwom tam na wzgórzach, przy tych świątynkach. Czasami była to jedna, czasami dwie osoby, czasami jakaś rodzina. I ciekawą rzeczą jest to, że zapis biblijny mówi o tym, że Asa, potężny przebudzeniowiec Izraela, nie usunął tych świątynek. Czemu on ich nie usunął? Bo historycy twierdzą, że on ich nie usunął, dlatego że to było kłopotliwe. No bo to trzeba by było spędzić bardzo dużo czasu, żeby chodzić po górach i wyłapywać takie świątynki. To nie było coś dużego, to nie było coś sławnego. O tych rzeczach nikt nie wiedział częstokroć. One były gdzieś po lasach, one były gdzieś na pustkowiach. Trzeba by było zorganizować grupy ludzi, które dzień w dzień przeczesywałyby najdrobniejszy teren Izraela. I wydawać by się mogło, że nie potrzeba zniszczyć te świątynki, aby życie Izraela rosło. Otóż nie. Kiedy czytamy o końcu życia Asy, widzimy, że na koniec życia ten wielki przebudzeniowiec się rozchorował, chorował na nogi. Pisarz, który to pisał, postanowił tą rzecz ująć. Opisał w długi sposób działania przebudzeniowe Asy, ale też postanowił napisać, że Asa jednak nie usunął świątynek i postanowił też napisać, że na końcu chorował na nogi. I takie rzeczy, kiedy czytamy w Piśmie Świętym, to musimy brać proroczo i rozumieć je przez pryzmat Nowego Przymierza.
Symbolika nóg w Piśmie Świętym to po pierwsze podstawa, podpora. Dalej to samodzielność, to symbol samodzielności życiowej. To również symbol poruszania się przez życie. A świątynki to jest to, czym człowiek nasiąka przez całe swoje życie. Różnego rodzaju elementy, które weszły do naszego życia poprzez przyzwyczajenia, różne nauki, różne przekazy. I chcę Wam dzisiaj wyrysować pewną bardzo ważną rzecz. Rzecz, która, jeśli zostanie przez nas prawidłowo odkryta, to będzie jednym z kluczowych narzędzi do tego, abyśmy nigdy nie zatrzymali się w życiu, tak jak zatrzymał się Asa. Jeżeli zrozumiemy dokładnie to, o czym mówię dzisiaj, to nigdy nasze duchowe nogi nie będą chore. Nigdy. Nigdy nie rozchorujemy się na nogi w naszym życiu. Nigdy podpora naszego życia nie zostanie zachwiana. Nigdy bieg naszego życia nie zostanie zatrzymany. Nigdy. Ale jeśli to olejemy, to będziemy chorować na nasze duchowe nogi w życiu. Chcę dzisiaj mówić o tym, co masz w sobie. Cykl nauczeń to jest pytanie, czy wiesz, co masz, czy wiesz, co posiadasz, czy wiesz. Ludzie mówią, mam Ducha Świętego. Bardzo dobrze. Masz Ducha Świętego. Ale w czym Duch Święty jest? Duch Święty jest w tobie. Zauważyliście to? Duch Święty nie jest obok ciebie. On nie żyje obok. Duch Święty jest w tobie. I czego Duch Święty potrzebuje do tego, żeby mógł funkcjonować jako Duch Święty? Skoro jest w tobie, ciebie. On ciebie potrzebuje. I dzisiaj chcę mówić do was na podstawie tych wersetów, czym jest odnalezienie siebie. Odnalezienie siebie jest bardzo ważną rzeczą, jeżeli chodzi o życie chrześcijanina. Dzisiaj rozmawialiśmy tutaj sobie, tylko wszedłem z Michałem i z Julitą na temat tego, czego nauczają Kennedy'ego, o czym mówią tam do tego kościoła. I stanęliśmy na tym, że w tej chwili jest taki moment, kiedy przede wszystkim są tam przeforsowywane rzeczy na poziomie, że Bóg jest w nich. Nie obok. Nie obok w nich. Zdawałoby się, że to jest normalne w chrześcijaństwie. Nie, przyjaciele. To jest nienormalne w chrześcijaństwie. Ja nie wiem, jak procentowo to się przekłada, ale gdybyś zaczął rozmawiać z ludźmi, którzy są narodzeni z Bożego Ducha, to byś się po prostu bardzo zdziwił. Gdybyś zaczął rozmawiać na ten temat. Każdy z tych ludzi powie ci, że Duch Święty mieszka w nich. Ale kiedy tylko się zaczyna pewna forma działania w ich życiu, jakakolwiek forma, jakakolwiek, nieważne, że to jest służba, praca, nie wiem, przyjaźń czy coś, natychmiast przechodzą z tego modelu Bóg we mnie do modelu Bóg obok. To jest automatyczne, przechodzą z tego modelu Bóg we mnie, Bóg obok i zaczyna się pomóż, poprowadź, zadziałaj, uratuj,
objaw, pokaż. Czy kiedykolwiek, powiedz, sam ze sobą rozmawiałeś w taki sposób. Objaw mi, Arturze, drogę, którą mam pójść. Poucz mnie, Arturze. Co mam zrobić, Arturze? Wiecie, to tak mówi? Schizofrenik. To się w szpitalach psychiatrycznych spotyka. Normalnie człowiek, kiedy rozpościera pewien tok myślowy jakiś, prawda? To on jest zintegrowany z tym tokiem. On myśli, on działa, rozumiesz, o co chodzi? On jest jednolity. Zgadza się? I zastosowanie tego modelu do funkcjonowania w Duchu Świętym jest kluczem do realnego zwyciężania w Chrystusie Jezusie, budowania Królestwa i zwycięskiego życia. A więc, aby chodzić w Duchu Świętym, musisz znaleźć siebie. Jak nie znajdziesz siebie, nie będziesz chodził w Duchu Świętym. To jest proste. Odnalezienie siebie to wyeliminowanie ze swojego życia wszystkiego, czym skaleczył nasz świat. Kogo z was w domu uczono, żeby gasić światło, bo się oszczędza? Brawo, ręce do góry. Kto był jeszcze uczony? Kto był uczony? Tyle ludzi? Dobrze. To przeszło w nawyk. Rozumiecie? I mamy dzisiejsze czasy, bo tego uczono nas 20 lat temu na przykład. Czy tam 10 lat temu. Jesteśmy w dzisiejszych czasach, gdzie są żarówki energooszczędne. Czy w ogóle wiecie, że gaszenie światła, mając w domu żarówki energooszczędne, się nie opłaca? Czy rozumiesz, że jeżeli będziesz stosował to, czego cię nauczyli twoi rodzice w tej sprawie, to będziesz okradany przez diabła? Czy rodzice mieli rację, że cię tego uczyli? Tak! Czemu mieli rację? Bo wtedy nie było żarówek energooszczędnych. Żarówki zżerały potworne ilości prądu. I informacja od rodziców, aby oszczędzać prąd, miała zdrową intencję i opierała się na prawdzie. Tak? Ale przyszedł czas, kiedy ludzie wynaleźli żarówki energooszczędne. I dzisiaj nie opłaca się gasić światła. Bo zgaszenie światła w domu, gdzie są żarówki energooszczędne i zapalenie, tak, to jest 1500% ubytku energetycznego przy jednym zapaleniu. A więc jeśli w domu gasisz światło i zapalasz, mając żarówki energooszczędne, to tracisz. Jak masz samochód, który ma 3 litry i jest dieslem, rozumiesz, to opłaca się go nie gasić. Bo jak będziesz go gasił i będziesz go znów zapalał, to będziesz płacił za to cenę. Rozumiecie, o czym ja mówię? Chcę wam zacząć pokazywać to, czym człowiek został inaczej. Jaką ilością rzeczy, schematów i systemów myślowych człowiek został nafaszerowany od dziecka. I to coś, ta cała plejada tych rzeczy, ona uformowała jakość tego człowieka. I teraz, żeby człowiek mógł się odnaleźć, to wszystko musi zostać co? Zweryfikowane. Jeśli to nie będzie zweryfikowane, to człowiek będzie żył w półkłamstwach, ćwierćkłamstwach i tak dalej, i tak dalej. Rozumiesz? I będzie tak żył. Świątynki na wzgórzach będą wciąż trwać. Małe, niezauważalne. Tylko, że jest ich tysiące. Tysiące. Rozumiecie? Na
nawyki myślowe, skłonności, szereg informacji, które napłynęły do naszego życia. Wszystko to musi być zweryfikowane z prawdami Bożymi, skonfrontowane z prawdami Bożymi. I wszystko, co do nich nie pasuje, musi zostać usunięte. Choćby to było kiedyś dobre. Choćby to miało wcześniej sens. Choćby to było w nas wbite przez mądrych ludzi. Nie ma to żadnego znaczenia. Żadnego znaczenia. Rozumiecie? Gdy odnajdziesz siebie, to odnajdziesz najkrótszą drogę do doświadczania Boga w tobie na co dzień. Przepraszam, możesz powtórzyć ostatnio. Gdy odnajdziesz siebie, to odnajdziesz najkrótszą drogę do doświadczania Boga w sobie na co dzień. Dlaczego? Bo Bóg, Duch Święty, jest z prawdziwym tobą, nie z tymi naleciałościami, które ciebie zbombardowały i w tobie siedzą, proszę cię, w jakim kłoście. Rozumiesz? Bóg jest z prawdziwym tobą, surowym tobą. Surowym. Stąd takie teksty. Bądźcie jak dzieci. Wiecie, co różni dziecko od dorosłego? Dziecko nie ma naleciałości życiowych. Ono nie ma naleciałości życiowych. Ono ich nie ma. Przychodzą dzieci, przepraszam Pana z krasnoludkiem. Czego oni nie mają, te dzieci? Nie mają poczucia dystansu. Rozumiecie? Nie mają tak zwanego wyczucia. Wiecie, o co chodzi? Nie mają tych rzeczy. Szukają prawdy. Gdyby miały dystans, gdyby miały wyczucie, nie mogłyby znaleźć prawdy. Rozumiecie, o czym ja mówię? To jest bardzo ważne, co ja do was teraz mówię. Gdyby miały wyczucie, gdyby miały dystans, one by nie odnalazły prawdy. Trzeba było nie mieć dystansu, nie mieć wyczucia, być w pewnym sensie aroganckim, w pewnym sensie również nieuprzejmym, czyli nieliczącym się z czym? Z potencjalnymi na przykład kompleksami takiego człowieka. Mówiłem wam, niektórzy z was to słyszeli, niektórzy nie, że Sara nasza przez większość swojego życia uważała, że kompleksy to są małe pieski. Ona nie wiedziała, co jest kompleks. Bo w jej, jakby, światopoglądzie nie istniało pojęcie kompleksu. Co to kompleks? Jak to kompleks? Że mam się czegoś wstydzić, że mam być niezadowolona? Nie rozumiem. To się nie mieści, w umyśle dziecka się nie mieści takie coś, zdrowego dziecka. Rozumiesz? Nie mieści się. I ona była święcie przekonana, nie pytała nikogo o to, bo uważała, to są małe pieski, to jest takie fajne, jeśli kojarzyło jej to kompleksy. Dzieci nie zastanawiały się, czy ten pan, prawda, ma kompleksy. Nie podjęły takiej myśli. Czemu nie podjęły tej myśli? Bo były wolne od informacji. Były wolne od informacji. Dzisiaj istnieje taka mentalność w świecie, że człowiek musi bardzo dużo wiedzieć. Ludzie nie rozumieją, że przez to, jaką wiedzę posiadają, tak, to są poblokowani na przyjmowanie prawdy, na doświadczanie prawdy. Gdyby dzisiaj z ludzi zdjął ciężar, na przykład, właśnie tak zwanego wyczucia, wiecie, co to by było? Każdy do każdego by podszedł i powiedział, słuchaj, dlaczego ty się zachowujesz tak, tak i tak, tak by stał przed nim, nie? A czemu ty taki jesteś? A czemu ty się w ogóle tak, w ogóle, czemu ty ubrałeś się i tak dziwnie wyglądasz? Wiesz, o co chodzi? Gdyby zdjął z ludzi to, ale co, ludzie zostali nauczeni, wiecie czego? Etyki. Ludzie zostali nauczeni moralności. Ich tego nauczono. Tysiące świątynek na wzgórzach. Tysiące. Tysiące.
Co to oznacza odnaleźć siebie? Co to jest w ogóle? Odnalezienie siebie opiera się na kilku poniższych tematach. I pokażę wam kilka tematów, bo ja nie chcę się dzisiaj bawić w socjologię. Ja nie chcę, żebyśmy się jakby też bawili w psychologów tutaj. Mi zależy na tym, żebyście w najprostszy sposób zburzyli wszystko, co wam przeszkadza doświadczać Ducha Świętego w was. To mnie interesuje. I teraz od waszego posłuszeństwa będzie zależało to, czy pociągniecie to, co ja tutaj mówię, czy nie pociągniecie tego. Czy będziecie próbować jakoś się nad tym zastanawiać za głęboko. Jak się zaczniecie nad tym zastanawiać, to dospanie na panewce. Po pierwsze, uświadomienie sobie, kim się jest, a nie kim się chce być. To jest bardzo ważne. Uświadomienie sobie, kim się jest, a nie kim się chce być. To jest początek. Słuchajcie, wielu z was może się nie podobać to, co będę mówił, bo może wam się nie podobać prawdziwy ty. Możesz się sobie nie spodobać. Możesz mieć do siebie odrazę. Rozumiesz? I teraz posłuchaj. Jeżeli nie załatwisz tego, nie będziesz miał prawidłowej i bliskiej relacji z Duchem Świętym. I koniec. To jest twoja sprawa. Nie będziesz chciał podjąć tej rękawicy, to możesz sobie zostać w miejscu, w którym jesteś i sobie rzeźbić, jak rzeźbisz z Duchem Świętym. Bo zawsze każdy z nas coś rzeźbi z Duchem Świętym. Jesteśmy narodzeni z Bożego Ducha. Nie ma takich, którzy coś z Nim nie rzeźbią. Wiecie, o co chodzi? Ja zawsze tylko mówię, ważny jest materiał, w którym rzeźbimy. Rozumiecie? Można w glinie, można w gównie, wszystko zależy. Wiesz, ważny materiał, w czym się rzeźbi, to jest mega istotne. Rozumiesz? Tu nie chodzi o samą ideę rzeźbienia. Naprawdę jest parę ważnych tematów pobocznych przy tym. Pamiętaj, jeżeli gonisz za wielkimi wizjami przyszłości, bez doświadczenia codziennego zadowolenia, to bardzo szybko się wyczerpiesz. Rozumiecie, co ja powiedziałem? Jeżeli ty przede wszystkim żyjesz wizjami przyszłości i nie doświadczasz codziennego zadowolenia, rozumiesz? Bo można sobie żyć przyszłością, jak się doświadcza codziennego zadowolenia. Natomiast masa chrześcijan żyje potężnymi wizjami przyszłości. W ogóle zauważcie, jakie proroctwa są uwalniane do ludzi. Tu kiedyś zaprosiliśmy proroka. Dlaczego? To dobry chłop jest i on w wielu przypadkach bardzo dobrze prorokował. Ale ja sobie siedziałem tak przy nim i słuchałem, co on mówi. Bo to też jest człowiek, nie? I podchodziły do niego niektóre osoby i on, ponieważ jak to człowiek, miał pomyłki różne, ja słuchałem, jaki jest, bo ja wziąłem to na luzie, bo ja mówię, okej, ja sobie to wszystko po prostu je później, to nie ma problemu, nie? Ale ja słuchałem, jak on mówi do pewnych ludzi o tym, jacy oni są wielcy, nie? I czasami go bardzo ponosiło. Pamiętam, jak podszedł do twojego brata, obecnej żony, do niej, jak co on jej powiedział, wiesz, o co chodzi, no nie? Jak on jej wyładował materiał, jak słuchałem, jaki on jej materiał wyładował wtedy, ja mówię, Chryste jedyny, mówię, bo to mówię, żeby to się, ja tak siedziałem obok, mówię, tak, żeby to się zdarzyło, no nie? To mówię, drugi raz Jezus musi wstać z martwych. Taka była moja myśl, mówię. Słowo chore. Dlaczego? Bo ja jestem, słuchajcie, ja naprawdę wierzę w cuda. Wierzę, ale ja w ogóle, wiesz, ja chodzę w Duchu Świętym. No, rozumiesz? No ja w ogóle widzę, co się dzieje w duchowej rzeczywistości. No. I my nie, no to my nie, ale w porządku. Prorok, on ma prawo do tego, to ma margines błędu, to jest normalna historia. No, jesteśmy ludźmi, wiecie. Bo generalnie facet taką robotę wykona, nie? Ale w ogóle
o co chodzi? To jest życie, teraz taki człowiek łapie takie coś, on żyje wielką wizją, a codzienność jego jest w ruinie. I masa chrześcijan żyje wizjami tego, co będą robić, tego, gdzie będą, tego, jacy będą. Rozumiecie? Tacy ludzie nigdy nie odnajdą siebie. Bo człowiek, żeby mógł w ogóle zabrać się za głębokie poznanie siebie, to musi przede wszystkim krok po kroku doświadczyć codziennego szczęścia. Tutaj i teraz. Pamiętaj, prawdziwe marzenia najpierw jakby zajmą się zaspokojeniem twoich codziennych potrzeb, a dopiero potem będą wizjami przyszłości. Prawdziwe marzenia od Ducha Świętego są ułożone hierarchicznie. Są marzenia pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. Te pierwsze, najbliższe, one zawsze będą dotyczyły twojego codziennego szczęścia. Jak człowiek nie ma marzeń o codziennym szczęściu, a ma takie marzenia o wielkich wizjach przyszłości, to jest w zwiedzeniu. Rozumiecie? Człowiek nie marzy o szczęściu tu i teraz, tylko marzy o tym, jakie wielkie rzeczy będzie robił dla Pana, to jest zwiedziony człowiek. To jest człowiek, który nie odnalazł sam siebie. On żyje iluzją. Rozumiecie? Częstokroć on w ogóle nie kocha siebie takim, jakim jest, tylko wymyśla sobie obraz swój i kocha ten obraz. Człowiek ten najczęściej robi to samo wobec innych ludzi. Nie kocha ich takimi, jakimi są, tylko kocha jakiś obraz tych ludzi. I często na przykład w relacjach, szczególnie w związkach, rozumiecie, między mężczyzną a kobietą, są w ogóle takie historie, że oni nie kochają siebie, tylko kochają obrazy siebie. Chciałabym, żebyś taki był, ale ja jestem taki. Ale to, nie wiem, kochasz mnie? Tak, kocham cię, ale chciałabym, żebyś taki był. Spokojnie, spokojnie. Czy ty mnie kochasz? W tym stanie, czy mnie kochasz? W tym stanie, bo może mnie nie kochasz i to jest okej. Umówmy się, że jest okej, jak mnie kochasz, jak mnie nie kochasz. Tylko, że jeżeli mnie kochasz, to mnie kochasz takim. Bo dopiero ta miłość jest w stanie mnie pociągnąć dalej. Bo jeśli będziesz mnie kochać takim, to twoja miłość da mi siłę, abym się zmienił. Ale jak ty kochasz mój obraz zmienionego mnie, to nie kochasz mnie, bo mnie takiego nie ma. Jestem taki. Nie ma mnie tamtego. Jestem taki. Rozumiecie, o co mi chodzi? Jeśli marzymy o rzeczach wielkich, tak? Ale nie marzymy o codziennym, dzisiejszym szczęściu, to nie odnaleźliśmy siebie jeszcze. Bo człowiek, który spotkał sam siebie w życiu, sam siebie, ja się spotkałem. Ja miałem w życiu dwa potężne spotkania. Miałem potężne spotkanie z Jezusem, które było 21 lat temu. I miałem potężne spotkanie ze sobą, które było 4 lata temu. Przeżyłem dwa potężne spotkania w życiu. 21 lat temu i 4 lata temu. Rozumiecie? Takie spotkanie przeżyłem. Tamto spotkanie, 21 lat temu, otworzyło mnie na niebo,
potęgę Boga, na siłę Boga, na miłość Boga. Rozumiecie? A to spotkanie 4 lata temu otworzyło mnie na miłość człowieka. 21 lat temu spotkałem się z Bogiem. 4 lata temu spotkałem się z człowiekiem. Pierwszy raz. Rozumiecie? Pierwszy raz w życiu spotkałem się z człowiekiem 4 lata temu. Prawdziwie. Ja od 4 lat teraz, jak mam kontakt z drugim człowiekiem, to mam z nim kontakt kompletny. A wcześniej nie miałem kompletnego. Ja nie mogłem mieć kompletnego kontaktu z kimś, jak nie miałem kompletnego kontaktu ze sobą. Jak? Jak akceptować drugiego człowieka, proszę bardzo, jeśli nie akceptuje się siebie w 100%? Jak to zrobić, proszę, naucz mnie. Jak w 100% kochać drugiego człowieka, jak w 100% nie kocha się siebie? Jak? A jak się siebie kocha, to się chce siebie poznawać. Bo jak się coś kocha, to się chce w tym grzebać. A jak ktoś nie chce grzebać w sobie, to się nie kocha, on się nie lubi. On najchętniej by zadrapał to wszystko jak kot w kuwecie. Rozumiem, o co chodzi? I poszedł dalej. Idę w te wielkie wizje pańskie. A w ogóle... Co z życiem codziennym? Co z codziennym życiem? No bo codzienne życie jest dzisiaj. Ja wiem, że będzie jutro, okej? Okay? Ja wiem, że będzie jutro. Czego chcę dziś? To jest pytanie do mnie samego. Co mnie uszczęśliwia dziś? Co przeżywam dziś? Rozumiesz? Czy jeśli dziś jem kanapkę, to jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie? Czy też jem kanapkę i marzę o tym, żeby jeść w ogóle jutro stek? Co ze mną, kurczę, jest? Czy jestem w stanie zjeść tą kanapkę, rozumiesz, na pełnym powerze? Wyjąć z niej 100% wartości, uszczęśliwić się nią na maksa. Czy mogę to zrobić? Czy po prostu będzie ona dla mnie banalną kanapką dnia dzisiejszego, a ja będę żył jutrzejszym stekiem i o nim marzył? Bo jeśli tak, to spieprzyłem ten dzień. Jak ja się z tego wytłumaczę przed Bogiem? Jak się wytłumaczę, że straciłem dzień? Co mu powiem na sądzie wiecznym? Żyłem przyszłością? Nie zamierzałem znaleźć siebie, Panie? Moje codzienne szczęście odsunąłem na bok i myślałem o szczęściu przyszłym? Trzeba do spodu zagłębić się w siebie takiego, jakim się jest dziś. Takim, jakim się jest dziś. Jeżeli nie lubisz lub nie masz satysfakcji, lub czujesz odrazę, kiedy zagłębiasz się w siebie, kiedy myślisz o sobie. Rozumiesz? To jesteś człowiekiem, który nie odnalazł siebie. Ty się po prostu nie lubisz. Ty się nie akceptujesz. I proszę bardzo, jak ty chcesz chodzić w Duchu Świętym, który mieszka w tobie i ciebie polubił, i ciebie zaakceptował, i siedzi w tych wszystkich twoich dziwnych zakamarkach. Proszę powiedz, jak ty chcesz mieć z nim kontakt, jak ty nie chcesz wejść w te miejsca, gdzie on siedzi? Bo on siedzi w tych miejscach, których ty nie lubisz. On by się chętnie tam z tobą spotkał. On by tam chętnie z tobą porozmawiał, ale on tam siedzi, a ty tam nie chodzisz. Ty tam nie chodzisz, bo ty nie lubisz tych wycieczek tam. A on tam jest.
Właśnie tam. Właśnie tam. Nie w wizji przyszłości, tylko tu. Człowiek, który chce odnaleźć siebie, musi ocenić swoje potrzeby, przepraszam, swoje pozytywy i swoje negatywy. Musi jasno do nich się odnieść. Jestem taki, a taki nie jestem. Rozumiesz? Umiem to, a tego nie. Jestem dobry, a w tym nie. To jest normalne. Nic z tym dziwnego. Czy to jest dziwne, że pies nie miauczy? Nie. Pies nie ma tematu, że nie miauczy. Rozumiesz, o co chodzi? Kot nie ma dylematu, że nie szczeka, a człowiek ma dylematy, dlaczego czegoś nie ma. On to ma, ale on jest bardziej kotem niż psem. A ty jesteś bardziej psem. Czego ty chcesz? Pogódź się z tym faktem, że tego nie masz. Ja przez wiarę to uruchomię. Zanim przez wiarę coś uruchomisz w swoim życiu, to się pogódź, że tego nie masz. Pokochaj to, że tego nie masz! Pokochaj swój brak, a wtedy będziesz mógł tam zaprosić Ducha Świętego. Pokochaj swój brak. Pogódź się ze swoim deficytem. A wtedy będziesz mógł zaprosić Ducha Świętego. A nie nienawidzisz swojego braku, trzymasz się od niego z tyłem i chciałbyś, żeby Duch Święty tam wszedł. Bo ty nienawidzisz tego miejsca. Ty nienawidzisz tego miejsca. I co byś chciał? Co byś chciał? Żeby on tam wszedł za ciebie? On nigdy nic nie zrobi za ciebie. Nigdy nic. Nigdy nie wejdzie w żadne miejsce za ciebie. Nigdy. Ja tak myślałem przez lata. Ja mówiłem przez lata, przyjdź Duchu Święty w te miejsca. Ale dopiero 4 lata temu zrozumiałem, że ja tam mam iść. Powiedziałem, dobra, Panie, ja tam idę. Idę tam. Usiadłem w tych miejscach, mówię, kurczę, jakie tu Kongo. Jakie tu jest Kongo? Od razu mi się przypomniała w ogóle ta, ja czytałem to i chatę czytałem sobie, ale tam chatę czytałem rozdroża później, tą drugą część. A druga część tego po prostu pokazuje człowieka od środka. Rozumiecie? Od razu sobie przypomniałem, w ogóle jak on spotyka się z tym Chrystusem u siebie w swojej duszy, idzie przez tą duszę, ta dusza wygląda jak stary ogród zaniedbany. I on w ogóle spotyka w ogóle tego, bo to się wszystko w wizji dzieje, spotyka tego ogrodnika i mówi, a co to takie wszystko zaniedbane? Co to w ogóle jest? Co to za chaszcze? A mówi, jak to co to za chaszcze? Twoja dusza. To jest moja dusza? Taki śmietnik? Nigdy tu nie byłeś, co? Nie, no nie byłem. A kto ty jesteś? Jestem ogrodnikiem. No jesteś ogrodnikiem i ty nie zadbałeś o to wszystko? A nie powiedziałeś im za. A jak się nazywasz? Mówią na mnie Jezus. Mówią na mnie Jezus. Jestem fachowcem od ogrodów. Ale nie powiedziałeś, że zadbał o coś. Nie przyszedłeś tutaj. Nie pokazałeś. Ja 4 lata temu przyszedłem i pokazałem. Mówię tutaj. Tutaj. Musisz pogodzić się ze swoimi słabościami. Wszystkimi słabościami. Boisz się słabości swoich? Jak się boisz czegoś, za tym demony stoją. Za słabościami nie stoją demony. Za lękiem przed słabościami stoją demony. Rozumiecie? Za słabościami nie stoją demony. Wiesz, to jest słabość, to jest puste miejsce. To jest miejsce, które nie działa. Rozumiesz? Demony nie lubią miejsc pustynnych. One nienawidzą miejsc bezwodnych. One nie cierpią tego. One cierpią, one lubią ruch. Ruch. Demonów nie ma w miejscu braku. Ale jak zaczynasz bać, że czegoś nie masz, wtedy one przyjdą. I nie dosyć, że będziesz miał brak, to będziesz miał demony. Rozumiesz? I brak i demony. Przecież był sam brak. Teraz zacząłeś bać, rozumiesz, że jesteś wybrakowany. Nie mam tego. Jestem słabszy. Jestem brzydsza. Taki jestem dziwny. Taka jestem dziwna. I przychodzą demony, bo się boisz. Rozumiesz?
Musisz pogodzić się ze swoją odmiennością. Jestem odmieńcem. Odmienny jestem niż inni. Odmiennie czuję, odmiennie myślę, odmienne rzeczy mi smakują. Odmienne, odmienne. Rozumiesz? Odmienne rzeczy. Nie taki jak innym. Taki jestem. Oryginalność. No, ja to nazywam właśnie dzisiaj oryginalność. No to jest oryginalność. To jest coś, co ma zupełnie osobliwy wygląd. Musisz stanąć przed sobą i Bogiem absolutnie bez żadnej wizji przyszłości. Chcesz chodzić w Duchu Świętym? To musisz stanąć przed sobą i Bogiem bez wizji przyszłości. Bez wizji, tu i teraz. Tu i teraz, tu i teraz. Ludzie, błagam was. Jesteście charyzmatykami. Wszystko możecie w tym, który was umacnia w Chrystusie. Ustańcie przed sobą i przed Bogiem bez żadnej wizji przyszłości. Zrób to. Zobaczysz, co się będzie dziać. Spotkasz się ze sobą takim, jakim jesteś. Wizja ci nie ucieknie. Wizji ci nie można ukraść. Przed wizją nie można. Wizja ci nie ucieknie. Wizja się nie zgubi. Rozumiesz, o co chodzi? To jest niemożliwe, żeby to zginęło. Ale najpierw trzeba się rozebrać z tego. Rozebrać się. I wtedy jak ktoś pyta, co u ciebie, to powiedz, co u ciebie. Co teraz u ciebie. I może się okazać, że ty bardzo mało wiesz o sobie. Ktoś będzie chciał porozmawiać z tobą o sobie, a ty będziesz taki, no u nas na grupie domowej, no ale wróćmy, zaraz nie na grupie. No wiesz, to u nas w pracy, nie w pracy. Dzisiaj byliśmy nawet nie na ewangelizacji. Co jest u ciebie? Opowiedz mi o sobie, co jest u ciebie? No tak... Co? No, o co ci chodzi? Nie wiem, o co ci chodzi? Nie wiem, o co ci chodzi. Nie wiesz? Bo nie znasz siebie. Jak mnie zapytasz, co u mnie, usiądź. Ja ci opowiem. Jak cię nie zanudzisz, to ja ci opowiem w ogóle. Ja masę rzeczy mogę powiedzieć, co jest u mnie. Ja ci powiem, co ja czuję, jak ja mam stosunek do różnych rzeczy. Ja ci opowiem o różnych rzeczach. Ja ci opowiem o tym, że na przykład lubię architekturę starą Krakowa. Ja ci o takich rzeczy opowiem. Rozumiesz, o co chodzi? Ja ci powiem w ogóle różne rzeczy, których lubię, których nie znoszę, które mnie denerwują, o tym, co przeżywam dzisiaj, o tym, jak się czuję w takich sytuacjach, a nie innych. Rozumiesz, o co chodzi? To jestem ja. Taki jestem. I chętnie z tobą o takie rzeczy porozmawiam, jak będziesz chciał. Jak tylko będziesz miał ochotę. Trzeba się zobaczyć bez osiągnięć i uznać, że nie cofnie się żadnych porażek. Umiesz siebie zobaczyć bez osiągnięć? Coś osiągnąłeś, rzeczy osiągnąłeś w życiu, ja też. Ale to jest tylko i wyłącznie to, co zrobiłeś, a nie to, kim jesteś. Rozumiesz mnie? Ty to zrobiłeś. Osiągnięcie, to co osiągnąłeś, to jest coś, co zrobiłeś, ale to nie oznacza, że kimś jesteś. Osiągnięcia to są twoje czyny, a nie to, kim jesteś. Musisz też uznać, że nie cofniesz porażek swoich. Odniosłeś porażki jakiejś w życiu? Nie cofniesz swoich porażek. Bo one się co? Zrobiły. Nie mów, diabeł mi zapłaci 1000% za to. W ogóle to jest... Słuchaj, ja wiem, że diabeł płaci. W ogóle odniosłeś porażkę. Odniosłem porażkę. Co robię? Godzę się z porażką. Nie kuje mnie. Nie drzemie w środku. Nie czuję się winny. W ogóle odniosłem porażkę. No i co z tego, że odniosłem porażkę? Przecież to, że odniosłeś porażkę, to cię nie definiuje. Tak jak twój sukces cię nie definiuje, tak twoja porażka cię nie definiuje w ogóle.
w ogóle nikogo nie definiują ani sukcesy, ani porażki. Czy w ogóle wiesz o tym, że przed Bogiem staniesz bez sukcesów i bez porażek? Bez sukcesów i bez porażek? To jest ogałacanie. To jest rozbieranie. Zobaczcie, ile na nas rzeczy nakładziono przez całe życie. To na nas nakładziono. Wstydź się swoich porażek. Szczyć się swoimi sukcesami. Rozumiesz? To są świątynki na wzgórzach. Wszystko. Rozumiecie? Trzeba uznać, że duchowe odrodzenie to nie jest miejsce ucieczki, ale źródło mocy. W duchowe odrodzenie się nie ucieka. Ja ludzi pytam w ogóle o nich, a oni mi odpowiadają Chrystusowością. Ja mówię, ty, Chrystusa to ja znam. W ogóle wiesz, a kim ty jesteś? Chrystusa znam. Nie mów mi o Chrystusie, bo ja Chrystusa znam. Ja znam Chrystusa. Co ty jesteś? Rozumiecie? To jest bardzo ważne. To jest jedna z najtrudniejszych rzeczy dla ludzi. Rozumiecie? Odnalezienie siebie, ale tam jest Duch Święty. Druga rzecz. Odnalezienie własnego poczucia sensu. Musisz odnaleźć własne poczucie sensu. Musisz odnaleźć twój punkt widzenia. Musisz inaczej oddzielić twój punkt widzenia od oczekiwań innych ludzi wobec ciebie. Twój punkt widzenia to jest twój punkt widzenia. A oczekiwania ludzi to są oczekiwania ludzi. Ale rozumiecie? To trzeba oddzielić w sobie, czego ludzie ode mnie oczekują, a jaki jest mój punkt widzenia. Ode mnie masę rzeczy różnych ludzi oczekują. Ale ja mam swój punkt widzenia. I postępuje zgodnie z tym punktem widzenia. Musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, co naprawdę jest dla ciebie ważne. Co dla ciebie jest ważne? Jaka jest ważna rzecz dla ciebie? Ja sobie odpowiedziałem na pytanie, co dla mnie jest ważne. I w ogóle wiecie, o co chodzi? Ja zorganizowałem swoje życie wokół rzeczy, które są dla mnie ważne. Dla mnie personalnie. Wokół tego mam zorganizowane życie. Wielu ludzi by chciało, żeby swoje życie wokół innych rzeczy zorganizowało. Ja nie chcę. Inni zarzucają, brak ci miłości, brak ci współczucia, brak ci empatii. Ja nie, nie brak mi współczucia, nie brak mi empatii, nie brak mi miłości. Co ty tutaj mówisz? Ja wiem, co jest dla mnie ważne. I wokół tego, i tylko wokół tego zorganizowałem sobie życie. Musisz podjąć decyzję, że nie będziesz, że będziesz przestrzegał własnych zasad, bo jeżeli ty uznajesz, że to jest ważne dla ciebie, to teraz musisz przestrzegać własnych zasad. Ktoś mnie zapyta, ale co jest twoim kodeksem? Moim kodeksem są moje własne wytyczne. Ja mam swój własny kodeks. Rozumiecie? W Chrystusie Jezusie jesteś sobie sterem, żaglem i okrętem, rozumiesz? I jeżeli nie będziesz przestrzegał zasad, które sam ustalisz, to się zatopisz w życiu. Zatopisz się. Bo prawo zostało wykonane w Chrystusie Jezusie. A prawdy Boże są ściśle związane z tym, rozumiesz?
że ty je przyjmujesz i absorbujesz jako własne. Chrześcijanie, którzy nie mają głębokiego zrozumienia, zjednoczenia z Bogiem, oni uznają prawdy Boże za coś zewnętrznego. Odsunęli zakon, inaczej, już wiedzą, że zakonu nie ma, że w Chrystusie Jezusie zakon się zakończył, amen, to teraz biorą wytyczne Boże różne, różne prawdy i oni je co? Spełniają. Spełniają. Daję, więc będzie mi dane, bo takie jest prawo Boże. Wiesz, co chodzi? Tak, to jest prawo Boże. Tylko, że to jest twoje prawo też. Czy nie? Czy to jest też twoje prawo? Bo jeżeli to nie jest twoje prawo, to będzie ci ciężko realizować tą prawdę Bożą. Ciężko ci będzie. Ale to jest moje prawo. Moje prawo. Rozumiesz? Moje prawo. Moje. Bóg je wymyślił tylko. Rozumiecie? Bóg je wymyślił. A ja je przyjąłem jako własne. Ja sam się nakręcam, bo to są moje własne prawa. Wiem, co jest dla mnie ważne i teraz przestrzegam własnych praw. Bo uznałem, co dla mnie ważne. Biorę prawdy Boże i tak jakbym je połykał, wprowadzam je w siebie, uznaję za moje, a nie spełniam je z zewnątrz. Rozumiecie? To są moje prawdy. Po trzecie, odnalezienie tego, w czym jesteś dobry. Nie szukanie tego, czego nie masz, ale odnalezienie tego, w czym jesteś dobry. Nie bój się stosować w tym temacie metodę prób i błędów. Sprawdź, w czym jesteś dobry. Zrób jakieś różne rzeczy. Rób w ogóle różne rzeczy. Jak okaże się, że odnosisz porażki, nie przejmuj się. Nie jesteś w tym dobry po prostu. Wyluzuj. Nie rób tego. Zajmij się innymi rzeczami, tymi, którym jesteś dobry. Nie bój się. Zawsze mówię, jesteś chrześcijaninem, nie bój się porażki. Czego się boisz tej porażki? Porażka da ci tylko informację, że jest to coś, w czym nie jesteś dobry. No. Nie jestem w tym dobry. Próbowałem. To nie wychodzi mi za cholerę. Idę się zajmę czymś innym, czy no tym, w czym jestem dobry. Odniesienie tej porażki pomoże ci w tym, abyś więcej nie wracał w to miejsce iluzji. Raz zobaczysz, że nie jesteś czymś dobrym. Jak jesteś głupi, to sprawdzisz to drugi raz. Wiesz, o co chodzi? Są tacy ludzie. Ja nie wiem, kto ich kieruje w to miejsce. To jest w ogóle dla mnie niesamowite. Że człowiek chodzi w Duchu Świętym, raz coś robi, nie wychodzi mu. Drugi raz coś robi, nie wychodzi mu. Rozumiesz, o co chodzi? To po co ty to robisz? Nie rób tego. Wszystko mogę w tym, co robię. No, a pozyt trąbi. Wszystko mogę w tym, co robię łaskę w Chrystusie. Ja mówię, ale to mi nie wychodzi. Nic ci nie wychodzi. Nic ci nie wychodzi. Nic ci nie wychodzi. Chrystus ci nie wychodzi. Rozumiesz, o co chodzi? Nic ci tu nie wychodzi. Weź zajmij się czymś, co ci wyjdzie. No weź to zrób. Błagam. Zrób coś, co ci wyjdzie. Zrób coś. Na pewno coś ci wychodzi w życiu. Rozumiesz? Co ty się chcesz zajmować tym, co ci nie wychodzi? Wiecie, ile chrześcijanie było szczęśliwe, gdyby zostawili różne rzeczy, które im nie wychodzą i zajęliby się innymi rzeczami. Śmiało określ, w czym jesteś słaby. Śmiało to określ. Śmiało, w tym jestem słaby. Nie krzycz od razu, że jestem w tym mocny. Wiara będzie miała swoje miejsce, nie przejmuj się. Ale po co krzyczeć, rozumiesz, do nogi, żeby mówiła wiersze? Ja nie wątpię, że przez wiarę ona kiedyś przemówi, no. Tylko po co na tym życie spędzić? Wiara
Wiara to jest energia. Wyzwanie to jest wyznawanie słowa też jest energią. Może ta energia kiedyś sprawi, że stopa zacznie mówić człowieku, rozumiesz, jak nie wiem, jak Broniewski, tak? Może tak być. Ale ja nie chcę spędzić na tym życia. Okej? Okay? Nie zamierzam tak żyć. Szkoda prądu. To, w tym czym jesteś dobry, rozpoznasz po pewności co do kompetencji w tych obszarach życia, które są dla ciebie ważne. Jak jesteś czymś dobry, to rozpoznasz to. Będziesz miał pewność, że jesteś w tym fachowcem. Jesteś w tym kompetentny. Rozumiesz? Jestem w tym domu, jestem pewny, że to robię dobrze. Jestem pewny. Widzę to. Słyszę to, czuję to. Rozumiesz, o co chodzi? Nie muszę sobie zadawać pytań, czy jestem w tym dobry? Boże, objaw mi to. Boże, objaw, czy jestem w tym dobry. Błagam cię, mówi Bóg, no już bez przesady. No. Przecież to widać, że jesteś czymś dobry. Rozumiesz? Widać to. Dzisiaj widziałem, jak malowałeś. Ten Mateusz malował ten obraz. To Święty mówi, zobacz, tak patrzyłem, jak on maluje ten obraz, jak to powstawało. W czasie tego nabożeństwa to powstawało. Powstawało, to wychodziło w ogóle z niego, powstawało. Patrzyłem, mówię, kurczę, blade, mówię, stoi jeszcze przy tym nosem, przy tym obrazie. On to widzi. Mówię, przecież to, on mówię, no, mówię, wiem, jak ludzkie oczy funkcjonują. Może widzieć jakiś taki fragment. Co to jest dla mnie? Niewykonalna rzecz. Rozumiecie? Jestem w tym słaby. I prawdą tą wywyższam dziś Boga. Dlaczego wywyższam dziś Boga tą prawdą? Ponieważ nigdy nie zajmę się malarstwem. Dzięki temu, że ja się nigdy nie zajmę malarstwem, tak? Będę miał kilka pobocznych sukcesów. Po pierwsze, nie narobię sobie wrogów. Rozumiecie, o co chodzi? Po drugie, nie stracę czasu i pieniędzy. Kurczę. Tak? No sukces za sukcesem. Tylko przez to, że uznałem moją słabość. Amen? Nie biorę się za malarstwo. Wiem na pewno, że to się nie biorę. Wezmę się za coś innego. Nie będę próbował malarstwa. Po co mam próbować malarstwo? Ktoś mówi, no żeby sprawdzić, czy jesteś dobry, ale ja nie chcę, rozumiesz? Ja nie mam żadnej wewnętrznej potrzeby malowania obrazów. Żadnej. Jestem bardzo pogodzony ze sobą i w tym pogodzeniu ze sobą jest przestrzeń tego, że nie umiem malować obrazów. I jestem z tego dumny. Rozumiecie? Jestem dumny z tego faktu. Nie psuję ludziom nerw. Rozumiecie, o co chodzi? Nie muszą patrzeć na moje bohomazy. Nie muszę ich przekonywać, jakie to jest cudowne dzieło. Nie muszę kłamać. Rozumiesz? Nie marnuję czasu, którego nie można odzyskać. Po czwarte, odnalezienie tego, co cię interesuje. Odnajdź pasję. Jakąś pasję. Cokolwiek odnajdź. W ogóle, coś ci powiem. Jeśli nie pasuje ona do głównych priorytetów życia, to pozwól, aby ona była dla twojej przyjemności. Bo w ogóle ludzie myślą, że pasja to jest coś, co cię będzie w życiu prowadzić jako pierwotyp. Nie. Wiesz, co cię prowadzi? Prawdy Boże. Nie pasja. To jest nieprawda. Rozumiecie? Pamiętaj, pasja może, ale nie musi być napędem szczęśliwego życia. Wystarczy, że będzie jego lukrem na torcie. Ale pasja być musi, bo ona wypełnia życie człowieka. U jednego człowieka pasja będzie głównym motorem życia.
U drugiego pasja będzie czystą przyjemnością. Rozumiecie to? To są fakty. Można budować swoje życie w oparciu o realizację prawd, które się kocha. Jeżeli przy okazji akurat towarzyszy temu jakaś forma pasji, to jest ok. Jeżeli nie, tak, to i tak można szczęśliwie realizować swoje życie. Pasja natomiast jest w życiu każdego człowieka jakaś. U jednego będzie to fundament domu, u innego, tak, będzie to sztukateria w mieszkaniu. Wszystko jest potrzebne. Realizując pasję w życiu człowieka, człowiek odnajduje głębokie związki samego siebie ze sobą. Rozumiesz? To jest coś, co dał ci Bóg. Szanuj to. Powiem wam coś o jedzeniu. Ja jem zdrową żywność. Odpowiednio zbalansowaną, zbilansowaną. Ale też lubię czekoladę. Normalną, zwykłą, słodką. Nie na słodziku, nie na odżywce jakiejś, tylko zwykłą czekoladę. Lubię też masło. Normalnie lubię. Teraz pytanie. Jeżeli weźmiemy jedzenie za fundamentalny element życia, tak? To oczywiście, że może być tak, że u jednych ludzi pewne formy jedzenia będą im niesamowicie smakować. Ale ja jem różne jedzenia w życiu. Bardzo różne. Nic nie przebija tych rzeczy, które nie są zdrowe. W moim przypadku. Ja jestem pasjonatem pewnych smaków. Na przykład czekolady. Dobrej belgijskiej czekolady. Jestem pasjonatem. Nie mogę powiedzieć, że ta pasja jest fundamentem mojego pożywienia. Bo ja nigdy jej bym nie wprowadził jako fundament pożywienia. Rozumiecie? Ja sobie wyliczam w ciągu dnia mniej więcej, na ile mogę zrealizować swoją pasję. Polega to na tym, że zjadam posiłek, jeden, drugi, trzeci i znajduję sobie takie miejsce, w którym od czasu do czasu mogę się nawpieprzać czekolady. I na przykład był taki dzień wczoraj. Kupiłem sobie pudełko czekolady, leżałem, zjadłem dobry, pożywny, zdrowy posiłek, rozumiecie, ostatni i miałem jeszcze te miejsce kaloryczne, gdzie mogłem najeść się tej czekolady, zjadłem do końca. Rozumiem, o co chodzi. Jestem mega szczęśliwy z tego powodu. Ok? Nie jest to, jest to moja pasja, ale nie prowadzi mnie to w życiu. Amen? Można mieć pasję tylko dla przyjemności? Dał to Bóg też? Tylko trzeba być w tym mądrym. Amen? Dla innego pasja będzie czymś innym, inną formą. Będzie kochał na przykład, jeden z naszych znajomych na przykład miał pasję i to jego pasją była pierś kurczaka z ryżem. 7 razy w tygodniu, 3 razy dziennie. Ja to naprawdę widziałem. I ten facet naprawdę się na to cieszył. Zaprosił nas kiedyś do restauracji, idziemy do restauracji, my wcale mówimy jedzenie, a on mówi to co zwykle. I on się patrzy, on się cieszy na to. A on mówi 3 razy już w ciągu dnia. Ja mówię, kurczę, blady, cieszy się na pierś z ryżem, je ją codziennie. Ja nie wnikam w ten temat. Taki gość. Rozumiecie? Dla niego zdrowa żywność była jednocześnie pasją życiową. I w porządku, niech mu Bóg błogosławi. Rozumiesz? Ale ty musisz odnaleźć to, co cię interesuje w życiu. Odnajdź to. Niekoniecznie będzie to bezpośrednio kierunkowało twoje życie, ale będzie nadawało twojemu życiu smak.
A życie bez, bo życie bez smaku wcześniej czy później zaczyna się co? Nudzić. I przechodzi tylko w czyste poczucie obowiązku. Po piąte. Musisz zrozumieć swoją przeszłość. Zbadaj swoją przeszłość pod kątem twoich obecnych zachowań. To pomoże ci zrozumieć bardzo wiele na twój temat. Masa ludzi zachowuje się obecnie tak, jak wpłynęła na nich przeszłość. Rozumiecie? I to jest dramat. To są świątynki na wzgórzach. Ponieważ traumy wpływają na w prostej linii na to, jak postrzegamy obecną rzeczywistość, musisz przepracować twoją przeszłość z perspektywy traum. Nie możesz mieć wpływu traum na twoje obecne życie. Bo się zgubisz w tym życiu. Będziesz postępował zgodnie z tym, jak trauma ci proponuje i nie będziesz się spotykał realnie z Duchem Świętym każdego dnia. Rozumiesz? Na tym etapie możesz potrzebować terapii. Twoja przeszłość musi być zweryfikowana przez prawdy Boże. Jak coś w twojej przeszłości nie pasuje do prawd Bożych, to znaczy, że to jest coś, co ciebie zraniło, co ciebie wybaczyło, wykoleiło, rozumiesz, o co chodzi, i trzeba to naprawić. Będziesz wszystko przez to Pana, wszystko będziesz patrzył na obecną rzeczywistość. Dziecka nie skarcisz, bo mnie lali. To ja dziecko nie dam paskiem, bo mnie ojciec lał pachem. Co mnie obchodzi twój ojciec, jak cię lał pachem kiedyś? Stare przeminęło, tak? Tak. No to wypłać w ogóle, jak należy twojemu dziecku dwa pasy, ja nie wiem. Przecież widzisz w ogóle człowieku, że nie wiem, stoi w ogóle z nożem w ręku i ma człowieku dziwne oczy. Wiesz, o co chodzi? No zrób coś z tym. Co mu powiesz? Jasiu, spokojnie, Jasiu. Dwulatek może być zabójczy. Rozumiesz? Zrób coś z nim. Szósta rzecz. Musisz odróżniać siebie od innych. Odróżnij siebie od innych. Musisz odłączyć się od zewnętrznych wpływów. Odłączyć się. Główne z nich to nauki wpojone w dzieciństwie. Sprzeczne z prawdami Bożymi. Na przykład. Stereotypy i narzucone role społeczne. W to nas włożono. Rozumiesz? W to nas włożono. Stereotypy różne. Role, w których w ogóle nas tak nie możesz mówić. Nie mów tak. Szanuj wszystkich starszych ludzi. Słuchaj? Szanuj starszych. Dlaczego? Bo on jest stary. Kto mówi? Biblia tak nie mówi, nie idzie. Ani jednym miejscu. Jak znajdzie, to mi pokaż. Ja tak mówię w Biblii. Dlaczego mam szanować, dlaczego mam starszego szanować bardziej niż młodszego? Po co? Bo on jest starszy? Ja w mojej Biblii czytam takie coś, że lepszy jest młodzieniec niż stary i głupi król. Bo ktoś jest starszy. Ludzi szanujemy za coś. Amen. Rozumiecie, czy tego nie rozumiecie? Że szanuje się za coś kogoś. Kocha się za nic. Zapamiętajcie to. Kochamy ludzi za nic. A szanujemy za coś. Na szacunek trzeba sobie zasłużyć. Jak to by przyszedł stary Goebbels. Uszanowałbyś go? Albo starego Gieringa, pedała. Uszanowałbyś?
Starego doktora Mengele, co dzieciom benzynę wstrzykiwał w nerki. Co byś mu powiedział? Skłoniłbyś się przed jego siwą głową? Prawdy Boże weryfikują ludzi, nie wiek. Prawdy, nie wiek. Ale ja mu złożył do głowy samych szanuj starszych. Jest jakiś starszy, rozumiesz, człowiek i pierdzieli ci głupoty i wprowadza cię, proszę ciebie, w lewe rzeczy i teraz mówisz tak, nie ma żadnego problemu, panie Kaziu, tak będzie, jak pan chce. Sąsiad taki mieszka, już nie żyje, u nas na osiedlu obok, starszy taki pan, człowieku, dzieciaki sobie parkury ćwiczyły, skakały, człowieku, na kamieniach, kamienie takie stałe, wiecie, o co chodzi. Skakały sobie, skakały, patrzy wieczorem, co on robi, a on wyszedł, człowieku, polał te kamienie olejem. Bo oni skaczą. Ja mówię, co przeszkadza komu, że dzieci skaczą te kamienia? Stary pierdziel. Głosiłem mu Ewangelię, nie przyjął, w piekle siedzi. Za co mam szanować? Za co? Że w głupocie swojej przeżył na tej ziemi tyle lat. Wow! Ale na to wpojono, szanuj starszych. Nie! Na szacunek trzeba zasłużyć. Swoją mądrością. Jak jest Biblia napisane, że przed siwą głową, głowę skłonisz, to jest określenie mądrości, a nie wieku. Mądrości, a nie wieku. To nie ma nic z wiekiem wspólnego. Rozumiecie? Można być starym i głupim, a można być młodym i mądrym, a można być młodym i głupim, a starym i mądrym. Wszystko zależy, człowiek chodzi w prawdach Bożych. Ale to są nawyki, które nam, wiecie, nam nawyki takie. Proszę Panią, proszę Pana, nie mów do Pani, bo nie mów do Pani na Ty, bo nie znasz. My stary nigdy nie uczyliśmy, żeby nie mówiła na Ty. Nigdy. A dlaczego nie? Dlaczego nie? Zobaczcie, to jest, my jesteśmy przyzwyczajeni do tego. Dlaczego może Pani Krysiu? Dlaczego Pani Krysiu? Czemu nie można podejść do 70-letniej kobiety i powiedzieć, Krysia, co tam słychać u Ciebie? Pani Krysiu, dlaczego Pani Krysiu? Dlaczego człowiek ma wyrzuty sumienia, że podejdzie do kobiety i powie, Krysia, co tam słychać u Ciebie? Czemu wyrzuty sumienia się pojawiają u człowieku? Czemu? Bo jest świątynka na wzgórzu. Świątynka na wzgórzu stoi, załadowana nam przez jakiś system myślowy. Przecież to jest normalna Krysia. Normalna, zwykła Krysia. Krysia, Krysia. Normalna Krysia. Nie Pani Krysia. Jak była mniejsza, to była Krysia. Potem urosła, jest Pani Krysia. Szok! Ja wam pokazuję, takich rzeczy jest full wszędzie. Kelnera się trzy razy przeprasza, zanim się zawołał rachunek. Na przykład. Co się zrobi? Rozumiesz. To jest szok. Ale to wynika z jakichś stereotypów. Rozumiecie, o co chodzi? Opinie osób uznanych przez nas jako autorytety, które ładowały w nas różne rzeczy. Opinie. Rozumiesz? Ostatnio idę i jestem w sklepie. W sklepie jestem. W Rossmanie. Idę, kupuję coś w tym Rossmanie, idzie matka. Dobrze wygląda, idzie za nią dziecko małe. Mamo, kup mi to. I tekst jest. Nie mamy pieniędzy. Ja mówię, nie, nie powiedziałam. Powiedziała do dziecka, nie mamy pieniędzy. Rozumiesz, o co chodzi? Przecież ja widzę, jak ona jest ubrana, jakie dziecko ubrane. To jest kłamstwo, że nie mają pieniędzy. Dlaczego kłamie to dziecko? Czemu temu dziecku od małego ładuje taką rzecz w głowę? Nie mamy pieniędzy. Przecież takie dziecko rośnie z traumą. A można powiedzieć do dziecka, nie kupię ci tego, bo taka jest moja decyzja, ponieważ jestem mamą. Tak? Dziecko pootworzyło buzię do samochodu, do domu. Jak słowo mówi, proste jak drut, a nie mamy pieniędzy i co? Chcesz potem inwestować w co? W terapię dla tego dziecka?
Jak można? Stereotyp. Nie mam pieniędzy. Nie kupię ci batonika. On nie chciał Harley'a. Natomiast on chciał batonika za 75 groszy. Nie mamy pieniędzy. Matka idzie na odczep się. Wiesz, o co chodzi? Idzie dziecko, odczep się. W ogóle, nie? Ale takimi rzeczami jesteśmy załadowani. Bo nas autorytety w takie rzeczy wprowadziły. I systemy porównawcze. Porównywanie się. Ten jest taki, ten jest inny. Ten jest chudy, ten jest gruby. Rozumiesz? Ile kobiet przez to, że modelki wyznaczyły standardy, tak, wpadło w kompleksy. Ile kobiet? Masy kobiet. Rozumiesz? Bo ona idzie, człowieku, anorektyczka, rozumiesz? Waży 48 kilo, bo ona nie żre. Wiesz, o co chodzi? I ona idzie, nogi ma takie. Ja czasami patrzę na te modelki, mówię, ona sobie złamie nogi. Rozumiesz, o co chodzi? I ona idzie, w ogóle jak żuraw. Powiedz, ona ma 1,80 m, ona ma takie nogi. I ona idzie, rozumiesz, o co chodzi? I ona ma sobie jakieś tam futra, jakieś tego, co pasują, prawdziwie tylko na nią. Rozumiesz, o co chodzi? Na nią pasuje. Bo inna kobieta się w to nie ubierze. To nie ma... I teraz ona jest wyznaczonym standardem, wiesz, o co chodzi? I potem dziewczyny rosną i są zakompleksione, bo ona nie wygląda jak ona. Rozumiesz? Przecież jak można wyglądać jak ona? Że to jest chodząca śmierć. Rozumiesz? Chodząca śmierć. Ona się musi głodzić, żeby tak wyglądać. Głodzić się. To nie jest dieta, to jest głodzenie się. Tak wygląda człowiek głodny. Tak głodni ludzie wyglądają. Jeżeli wyglądają jak głodni ludzie dzisiaj, to trzeba zobaczyć, jak wygląda wybieg w ogóle modelek. Tak głodni ludzie wyglądają. No to nie są ludzie, którzy dietę mają. Bo tam nie ma mięśnia. Wiesz, o co chodzi? Tam jest kość obciągnięta skórą. Ale to jest standard. I teraz dziewczyny się porównują. Bo ja jestem taka, bo ja jestem... Jesteś taka. Ale to taki jest standard społeczny. Rozumiecie, o co chodzi? To jest nacisk. Ja wam pokazuję, jakie są naciski wszędzie. To są świątynki na wzgórzach. Rozumiecie? To są naciski. Naciski. Zrób coś innego, nie jest to zaakceptowane. To nie jest akceptowane. A więc musisz odróżnić siebie od innych, całkowicie odróżnić. Ja mam bardzo prostą filozofię. Jestem ja i Bóg we mnie. I dla mnie to jest cały świat. W ogóle rozumiecie, o co chodzi? Dla mnie świat to jest tak. Ja i Bóg we mnie. To jest mój świat. Ja w ogóle kiedyś się pamiętam, modliłem się, szedłem ulicą, modliłem się. Taka świadomość mi przeżyła, że każdy człowiek to jest odrębny świat. Ja mówię, Boże kochany, wow, wow, odrębne światy to są, odrębne. Ja w ogóle wtedy na tej ulicy zrozumiałem, że jak ja podchodzę do drugiego człowieka, wchodzę z nim w interakcję, rozumiesz, to ja jakby wchodzę do drugiego świata. Ja tam w ogóle poznaję inne rzeczy, których ja nie przeżywam, on przeżywa. Tam jest inny świat, inna rzeczywistość. Każdy człowiek taki jest. Inna relacja z Bogiem, inna relacja z ludźmi, inne przyzwyczajenia, inne rzeczy. Wiecie, każdy człowiek to inny świat. Ale co nas, jak nas system uczy? Żebyśmy się porównywali do innych, jakkolwiek. Rozumiecie? Siódma rzecz. Musisz uciszyć wewnętrznego krytyka. Wewnętrzny krytyk to bardzo wymagający i oceniający proces myślowy. Ludzie mają bardzo wysokie wymagania wobec siebie. Główne jego teksty to: nie zasługujesz na sukces. Będzie ci bardzo trudno osiągnąć sukces. Jesteś niewiele wart i tak dalej, i tak dalej. To jest wewnętrzny krytyk. Rozumiesz? On bez przerwy podnosi nam poprzeczkę. Coś jest proste, a on pokazuje, że jest trudne. Ale dla ciebie trudne, dla innych nie, to jest dla innych łatwe. O, to dla Michała to jest prosta sprawa, a dla mnie nie, ja nie mogę. Wewnętrzny krytyk, wewnętrznego krytyka musisz skonfrontować z Bożymi prawdami.
To właśnie tutaj się kłania tekst, tak, pod tytułem Nowym stworzeniem jestem. Chrystus we mnie, nadzieja, chwały i tak dalej. Tu także możesz potrzebować terapii, jeśli sobie poradzisz w tym miejscu. Rozumiesz? Ósma rzecz. Praktykowanie współczucia. Siebie poznajesz również poprzez integrację z innymi ludźmi. Poznajesz siebie, kiedy się integrujesz z ludźmi. Zacznij się integrować, zacznij się interesować potrzebami innych ludzi. Zobacz, co zacznie dziać. Zacznij się interesować potrzebami innych ludzi. Zainteresuj się nimi. Daj im siebie, a poznasz siebie. Daj im siebie, pozwól, żeby weszli do twojego życia, a poznasz siebie. Swoje reakcje, swoje potrzeby, swoje pragnienia. Od razu to ci się uwidoczni. Zobaczysz, jak reagujesz i czego pragniesz. Dziewiąta rzecz. Ocenienie swoich relacji z innymi. Nie opieraj się zupełnie na drugim człowieku. Integruj się, ale drugi człowiek nie może być dla ciebie punktem podparcia. Relacjonuj się z nim, ale nie pozwalaj, aby drugi człowiek ostatecznie cię definiował. Drugi człowiek nie może cię ostatecznie definiować. On ci pomoże poznać siebie, ale on nie będzie cię definiował, nie może cię definiować. Dziesiąta rzecz. Przemyśl, co cię jeszcze może definiować. To, co robisz, również nie może cię określać. Twój zawód, twoja służba, rozumiesz, o co chodzi, twoje umiejętności, nic nie może cię określać. Nie może cię. Tytuł naukowy, nic nie może cię określać. Jesteś większy niż to, co robisz, i większy niż rolę, które pełnisz. Jesteś większy. Jak ja na przykład słyszę, jak ludzie koniecznie chcą, żeby do nich mówić, używając tytułu jakiegoś. Panie doktorze, panie profesorze, panie dyrektorze. Pastorze. Panie pastorze. Panie pastorze. Chcą tego. Jak kiedyś osobiście słyszałem takie spotkanie pastorów, to trzeba ludzi do tego przyzwyczajać, żeby ludzie mieli szacunek. Niech mówi, nie pozwalajcie, żeby mówili tam do was po imieniu. Wiesz, to ja tak sobie myślałem, kurczę, prawdę mówię, jakie on ma niskie poczucie własnej wartości. Ten ty, kurczę. Panie dyrektorze, panie pastorze, panie taki srek. Rozumiesz? 11 rzecz. Poznaj wartość prawdziwej przyjaźni. Masz możliwość stwarzania rodziny z wyboru. Wiesz o tym? Miałeś złą rodzinę? Nie najlepszą, nie kompletną, nieważne. Posiadasz w Chrystusie Jezusie możliwość stworzenia nowej rodziny. Rodziny z wyboru. Szukaj ludzi, którzy cię uszczęśliwią. Usługuj, ile możesz. Dawaj siebie, ile możesz. Rozumiesz, o co chodzi? Nigdy z tego nie rezygnuj. Będziesz wchodził w różne relacje. Możesz być również raniony w tych relacjach. Rozumiesz? Nie martw się tym, miłość to wszystko wyrówna. Ale jednocześnie poszukuj ludzi, którzy cię uszczęśliwią i z nimi wchodź w najgłębsze relacje. Ty nie wchodź w te relacje, w których jesteś krzywdzony głęboko. Musimy być w takich relacjach, bo to jest normalny system życia. Ale ja sobie nie do końca wyobrażam, rozumiesz, spędzać miłe chwile z kimś, kto mi dokucza. Ja daję ludziom pozwolenie, żeby mi dokuczali. Wczoraj zadzwoniła do mnie taka osoba. Tak mi strasznie ubliżała przez telefon.
miałem słuchawki na uchu, jadłem do siebie, Sara siedziała, aż chodziła tak, tato, kto to? Ja mówię, tak, posłówka mówię. Strasznie mi naugryżała, człowieku, wyzwała mnie, wszystko mi wysłała w ogóle, wiesz, tak, dawno, znaczy tak dawno dosadnie mnie tak nikt nie nawyzywał. Sara? Luzi! No Sara to już wiem, że Sara to się wychowała w tym odwrócenia jest. Ale też tak było tak. Wow! W ogóle, ale ci dała mówi. No nie chciałbym z tą osóbką tam się przyjaźnić blisko. Jeszcze przy okazji mi tam chyba wczoraj kilkaset SMS-ów wysłała. Okropnych, różnych. Kilkaset, no. To nie jest człowiek, który by mnie uszczęśliwił. Kocham ją, chętnie jej usłużę, mogę pomóc jej, nawet zgadzam się na to, żeby wylała nam jakieś wiadro, pomyje sobie, jak to jej pomoże, w porządku, ale no, na wakacje bym nie pojechał. Wiesz, wstajesz rano, codziennie, wiesz o co chodzi. Co u ciebie? Ja, i od razu jazda, wiesz. Kurczę, no. No nie fajnie, tak? Szukaj ludzi, którzy cię uszczęśliwią. Z nimi wchodź najgłębiej. Tacy ludzie będą posiadać trzy podstawowe cechy. Będą cię wspierać, będą cię pasjonować i będą cię inspirować. W ogóle takie proste cechy, wiesz o co chodzi. No? I to będą przyjaciele twoi. Może być jednego, możesz mieć nie. Będziesz usługiwać wszystkim, relacjonować się z różnymi ludźmi, a być jednego przyjaciela na przykład. Tak może być dwóch. Tacy ludzie to sojusznicy życia. Pamiętaj, to kim się otaczasz ma głęboki wpływ na to, jak odnosisz się do siebie samego i świata, który cię otacza, bo taka jest prawda. Bo to ty wybierasz tych ludzi. Wiesz, o co mi chodzi? Końcowe rady. Pomocnicze takie. Spisz swoje uczucia, pragnienia i potrzeby. Dlaczego o tym ci mówię? Bo łatwiej jest siebie poznać wtedy. Spisz te rzeczy. To, co spisane i czytane, jest o wiele bardziej wykonane przez ciebie. Po drugie, zadawaj sobie w różnych sytuacjach życia pytanie, co czuję. Jesteś w różnych sytuacjach. W jednych będziesz wkurzony, w innych będziesz zadowolony, ale ucz się komunikować ze sobą. Co czujesz teraz? Zamiast, co ja teraz czuję? Okej, okay, taki jestem w tym, a teraz jestem taki. Okej, okay, okej, okay, porządku. Rozumiesz? Duch Święty się nie pogniewa, nie będziesz do niego mówił. Naprawdę, już nie gniewa. Bo cały gniew ma się zapylać, to nie ma co się przeczytać. Po trzecie, gdy czujesz się źle, zadawaj sobie pytanie, czego potrzebuję, aby stanąć na nogi. Znowu, jak czujesz się źle, to nie biegnij najpierw do Boga, w cudzysłowie, bo to jest ucieczkowe. Właśnie kiedy ty, czego ja teraz potrzebuję, to ty tam się będziesz spotykał z Bogiem. Tam się będziesz spotykał. W tym miejscu. Czwarta rzecz. Poznawaj nowe miejsca. Bardzo was proszę, poznawajcie nowe miejsca. Różne nowe miejsca. Dlaczego poznawajcie nowe miejsca? Bo to pozwala zmienić perspektywę. Przede wszystkim w patrzeniu na siebie samego. Piąta rzecz, czytaj i oglądaj inspirujące historie. Ile wlezie. Różne, nie tylko chrześcijańskie. Rozumiesz? Ważne, żeby to było inspirujące. Oglądałem sobie chyba wczoraj czy przedwczoraj film pod tytułem Baby Driver. Bardzo inspirujący film. Naprawdę. Już nie oglądam, zachęcam. Polecamy też Planeta Zasłania.
Planeta Singlis, szczególnie trójka jest mistrzostwo świata. O, to jest już takie głębokie, nie? No tak, naprawdę takie. Jak zrobione poza tym. I szósta rzecz, ostatnia. Próbuj nowych rzeczy. Proszę was, próbujcie nowych rzeczy. Nie bądźcie w ogóle w takich stagnacjach. Próbuj nowych rzeczy. Różnych nowych rzeczy. Jak ci się nie spodobają, to nie będziesz ich ruszał, ok? Ale spróbuj. Spróbuj. Ludzie się w ogóle boją, w ogóle, a jak ja tam w to wpadnę, nie? W co ty wpadniesz? Spokojnie, nic nie wpadniesz, człowieku. W ogóle rozejrzyj się dookoła, są różne sytuacje wokół. Weź, doświadcz czegoś. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. No musisz zobaczyć, czy to jest dobre. A nie od razu oceniasz skóry, nie, to nie jest dla mnie, ja jestem nowonarodzony z Bożego Ducha, to nie dla mnie, ale zobacz, czy dla ciebie, czy nie. No zobacz to. Kiedyś chciałem zjeść czerninę. Dupa z krwi kaczki. Tak, jak ktoś nie wie. Byłem w restauracji jednej, zamówiłem sobie czerninę. Zacząłem jeść, to był ostatni raz. Ale ja już wiem. Rozumiesz, jak smakuje czernina i zdecydowałem, że nie będę od czerniny, bo naprawdę bardzo dobra zrobiona zupa, ale nie dla mnie, okej? Okay? To nie dla mnie zupa. Ale ja muszę sprawdzić. Rozumiecie? Przestańcie brać wszystko przez wiarę naukową. Bo to wielokrotnie to, jak ludzie biorą wszystko przez wiarę i to nie doświadczają masy rzeczy różnych, wiesz o co chodzi? Dotknij, sprawdź. Ale to się dowie, że ona jest okropna na przykład dla ciebie. Ja nie mówię, że ty musisz, ja mówię to, co chciałem. Otwórz się na to, aby doświadczać również takie rzeczy. Otworzysz, to się chcenie pojawia. A sprawdzę, co to jest. Rozumiesz, o co chodzi? Zobaczę. Jak się pożygam, to się pożygam. Będę wiedział, jak smakuje stuletnie jajo. Daj ci przykład, ale najważniejsze to systematycznie się módl i żyj życiem Kościoła. Siebie musisz najlepiej znać na świecie. Sobą musisz być przez cały czas. Musisz się akceptować. To ostatnio, co powiedział Michał, był taki tekst, powiedział Michał, nie tylko musisz akceptować, tak, ale kochać to, co robisz. Więc, wiesz, człowiek się musi pogodzić ze sobą, zaakceptować, tak, ale dalej człowiek musi chcieć ze sobą być, przebywać, kochać się, lubić, szanować. Rozumiesz, o co chodzi? Bo to jest przestrzeń poruszania się Ducha Świętego. On tutaj się porusza. Nie można sobie z boku ustać, bo się go doświadczy tyle. Rozumiesz? Gdy odnajdziesz siebie, to już nigdy nie będziesz miał problemów z pojmowaniem Boga. Nigdy! Nie zdarzy ci się już to. Nie zdarzy ci się problem z pojmowaniem Boga. Nigdy! Rozumiesz? Nigdy! Ludzie w ogóle wszystko by rozumieli, gdyby pojmowali siebie. Nie zadawali głupich pytań, dziwnych pytań. Czemu terrorystka porwała Biblię? To takie pytanie zadaje. Takie pytanie zadaje ktoś, kto nie zna w ogóle siebie. To jest człowiek, który żyje w jakichś lękach, w różnego rodzaju drżeniach wewnętrznych. On nigdy nie podszedł głęboko do pewnych zagadnień w swoim życiu, dlatego boi się zagadnień życia innych ludzi. No weź tam wejdź. Dowiedz się o sobie różnych rzeczy. Przyjdź do Boga w ogóle z tym. Masz siebie w sobie. Rozumiesz, o czym mówię? Siebie w sobie. Siebie w sobie. Możecie się zderzyć z takimi rzeczami, które lubicie, tak? Ale one są szkodliwe na przykład dla was. Ale musicie się z nimi zderzyć. Ja na przykład musiałem się zderzyć jasno z konkretnymi rzeczami. Na przykład, że ja lubię kokainę. Jestem 21 lat po nawróceniu. Autentycznie ja lubię koks. Czemu ja koks nie biorę? Nie biorę, bo on mi szkodzi. To jest moja decyzja.
Ale ja nikt nie powiem, ja nie lubię. Bo byłbym hipokrytą. Bo to hipokryzja jest. Hipokryzja. Hipokryzja. Rozumiecie, o czym ja mówię? Są rzeczy, co nie lubię, a są rzeczy, co ja lubię. Ja jestem pogodzony z tym, co ja lubię. Ja nad tym wziąłem autorytet, ale ja wziąłem autorytet nad tym z powodu nie takiego, że tego nie lubię, tylko dlatego, że to jest dla mnie szkodliwe. Rozumiecie? Czy to jest prosta konstrukcja cepa? A ludzie się w ogóle boją tego, co w ogóle mają w środku. Boją się, co lubią, boją się, czego pragną, boją się. To nie znaczy, że jak pragniesz złych rzeczy, to ty masz je robić. Tu nie o to chodzi. Tu chodzi, żebyś się pogodził z tym, że taki jesteś. I Bóg cię takim pokochał. I dał ci też moc do tego, abyś tych rzeczy w swoim życiu nie robił. Ale to nie oznacza, że masz się oszukiwać, rozumiesz? Że ty jesteś jakiś teraz raptem, ja nienawidzę takich rzeczy, ja mówię, weź. No nie mów mi tego, no, człowieku. No. Nienawidzić to można kamieni w nerkach, rozumiesz to? No taka prawda jest, no proszę cię, no. No przecież no, bądźmy realistami, tak? Ale wtedy, kiedy tak myślisz, to wiesz, co o co chodzi, to grzech nad tobą nie panuje. On nie panuje nad tobą, bo się go nie boisz się grzechu. Nie boisz się grzechu, to on nad tobą nie panuje. Jak ty się boisz grzechu, to grzech nad tobą będzie panował. I on będzie pukał. I ty raz nie otworzysz, drugi, piąty, dziesiąty, piętnasty otworzysz. Bo jesteś niepogodzony ze sobą. Rozumiesz? A to przecież twój grzech puka. Otwierasz mi, to tam, zgrzeszmy. Spadaj, Leszczu. A to jest twój grzech, znajomy grzech, normalny. Sąsiad, alkoholik, przeciwka, rozumiesz? Normalny, znajomy, nie dziwak, znasz go, wiesz, do czego jest zdolny, a do czego niezdolny, okej? Okay? Swój wróg to swój wróg, amen? Jak znasz swojego wroga, to znasz swojego wroga. Jak nie znasz wroga, to on jest niebezpieczny. Jak się kryjesz przed nim, nie. A swój wróg to swój wróg, człowieku. My znamy wszystkich Mendeli naukowo, wiemy, który do czego zdolny, to wszystko, człowieku. Rozumiesz? I żaden problem. Ten ci nie zrobi nic złego, ten ci nie zrobi. Rozumiesz, tamten zrobi, to trzeba go trzymać na odległość. Wiadomo, o co chodzi. Proszę was, żebyście poszli w tym kierunku. Dlaczego? Bo to będzie powodowało, że Duch Święty zacznie przed wami się otwierać, jakby zobaczycie potężne przestrzenie. O potężne. Już nie z opowieści różnych, nie w małych doświadczeniach. Ale właśnie on jest w tobie.